Halo, halo, dzień dobry. Jednak będzie odcinek numer 5, ponieważ udało mi się wskrzesić tego save'a. Musiałem tylko... Gdzie to jest? Tą bitwę tutaj jeszcze raz rozegrać. Nawet się udało, dostałem trochę ran. Nie pamiętam nawet co z niej, jaka nagroda była. I tutaj był ten typ, co nam gdzieś tu szedł, też został pokonany przez wilki. I jako, że miałem szansę przemyśleć dużo na temat swojego życia, to trzeba by się tutaj teraz na tym momencie zdecydować na coś, bo to co się tutaj robi, czyli mamy bohatera z ekipą i oni sobie tu próbują plądrować, to tak mocno średnio działa, bo te jednostki już nie będą lepsze. To jest to, co one sobą reprezentują. Nie mają Magic Weapons. Ogromny problem, jak coś lata, coś ma jakieś ataki przeciwko Resistance, który Resistance mamy strasznie niski. Proszę bardzo, elitarny zawodnik i nawet nie ma 100%, tylko 70%. Więc może wygram parę bitew, może nie. Dużo czasu na to zejdzie, straty poniosę. Żeby uzupełniać te straty, to muszę dylać tu z powrotem na kontynent. Tak średnio, więc myślę, że zawrócimy tego kolegę tutaj. I na kontynencie mamy dwie rzeczy, które mogą coś zmienić. Pierwsza rzecz to jest ta brama. Tutaj. Ona jest do zrobienia, tym co mamy. Można wtedy przejść na drugi plan i mieć nadzieję, że ta brama na drugim planie jest gdzieś na kontynencie, a nie na mikrowysepce, z której się nie będę mógł ruszyć. Można by tam znaleźć fajne miejsce na miasto, albo może jeszcze jakieś miasto neutralne, chociaż wątpię. Ten niebieski się tak rozplenił. Podejrzewam, że podbił tam wszystko. Więc to jest taka opcja ryzykowna, próbować swojego szczęścia na drugim planie. A druga opcja, która w sumie bardziej mi się podoba, to jest zacząć trochę tutaj denerwować czerwonego, Oberika. Raz, że bardzo jest niedaleko. Ma trzy nody na samym wybrzeżu, które mógłbym capnąć. Dwie nawet nie są w jego granicach, więc teoretycznie mogę zgodnie z prawem światowym je capnąć tak o, tak on mi tą nodę atakował. Jak będziemy jakieś wąty, to się będziemy z nim bić. Ma stolicę bardzo blisko nas, więc możemy ją bezpośrednio z tej nody spróbować przeszturmować w razie czego i go wygonić. Więc to jest chyba to, co mnie tutaj najbardziej interesuje. Spróbujemy jedną albo dwie te nody zająć, potem jakoś gdzieś tu podpełznąć i wjechać mu na chatę. Tylko zanim to zrobię, to chciałem jeszcze tego tu naszego kolegę spróbować zdobyć to tutaj. Chociaż może w następnej turze niech się trochę podleczą. Tu jest kawał jeszcze do obejrzenia. Ale trochę mi szkoda czasu. Dobra, zostawmy to tak. Tu nasz szpiryc próbuje się wydostać z tej pułapki. Pieniądze nawet jakieś są. Coś tu można popchnąć. O tak, w Murasach można kupić za grosze Smithy. I można chyba tego... Ile on będzie wracał? Sporo będzie wracał, tak z... No, ładnych parę tur. Tu nam się ta droga buduje. No to nie ma co jeszcze przywoływać. Chyba, że jakiś zwiad zrobić. Zobaczyć, czy on tu coś posadził, jakieś wojska, bo jak nie, to można już próbować kraść te nody. Zróbmy spiryta i rozpoznanie. Tu zajrzeć, co tu się dzieje. Riak, tak wiem, że muszę się trzymać z dala od twoich granic. Ciebie bym najchętniej kropnął, ale ty jesteś z daleko trochę. I nawet nie cierp, nie jesteś jakiś na nas bardzo cięty. Tak też mnie tak zastanowiło, czy nie można w remake'u handlować arcane czarami? Przecież ja zacząłem grę z czterema arcane czarami. Oni nie mieli szansy wymyślić jeszcze. Create Artifact, Summon Hero, Summon Champion, Enchant Item. Nie mam tych czarów, żeby z nimi pohandlować. Może wyłączyli handlowanie czarami Arcane w... Nie zwróciłem uwagi.
Mam z nim wspólne książki. Więc Chaos Czary mógłbym od niego kupować, ale tak za bardzo nie mam za co. No tak, Fire Elemental można by wziąć, jakiś Disrupt śmieszny. Dobra. Wszyscy ci magowie generalnie się tak ułożyli, że mam z nimi wspólne książki, ale to nie jest trudne, ponieważ... Ponieważ ja mam w trzech kolorach książki, to tu trafiłem oba. Mam i czerwone, i zielone. Tu trafiłem czerwone. Tu trafiłem zielone, więc z każdym z nich mogę coś tam gadać. Dlatego też podejrzewam, nie wypowiedzieli mi jeszcze wojny, bo mamy wspólne... Książki to jest trochę... Taki charakter, jak się ma na przykład dużo czarnych książek, a przeciwnik ma dużo białych, to raczej nas nie polubi. Ale można mieć wspólne zainteresowanie i wtedy jakby się mniej trochę pieklą. Tu jest ten ranny wilk, co pokonał tam tutaj maruderów. Niech się troszkę poleczy. Z tego miasta tylko chcemy zrobić, żeby miało te jedyne sensowne budynki, czyli bibliotekę i świątynię, żeby generowało jakiś power research i nic więcej tu nie będziemy budować. To jest takie miasto do zapomnienia, ale zanim to zrobimy, jeszcze Marketplace i Farmers Market nas czeka, tak więc... można by jedzenie ogarnąć. Tak, i tu robi 5 tur różnicy, to tak, raczej to ogarniemy. A co tak macie dziwno, 3 jednostki zamiast 2 albo 4? Może coś tu trzeba wysłać gdzieś. Robicie Fighters Guild i też potem Trade Goods. I oddajcie jeden jedzenia. To chyba nie robi różnicy. Dobra, jesteśmy na plusie. Alabardy. Pamiętam po co oni chyba gdzieś byli zrobieni. Po coś, żeby ich dosłać, a potem się okazało, że już nie trzeba. Tak, oni chyba z tymi Wolf Riders gdzieś coś mieli robić, jeżeli dobrze pamiętam. To są też dwie dzierskie halabardy, ale niech sobie siedzą. Chcemy tu robić jakieś inwazje, to możemy ich pobrać wtedy. Dobra, tu możemy zobaczyć. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, z tego co się skraszowało, to był Jin. I za bardzo nie mam jak z Jinem walczyć, ale można spróbować. Nawet jak jakieś straty poniosę, to i tak wracam na kontynent i będę uzupełniał. O, tak, jest Jin i jest cała fantomowa hołota, której nie mam nawet czym wystrzelać, ale spróbujemy. Tak, żeby pokazać, jak bardzo nie jest to optymalna strategia, żeby tym, co mam, próbować tłuc te... Counter Magic, oczywiście, że tak. On ma 20 many, z tego co kojarzę. Tak, i rzucił Counter Magic bez wspomagania, czyli takie najtańsze zadyszka, ale i tak nam może pokrzyżować... Szyk, jak nam ten Counter Magic zepsuje oba czary, to nie ma co w ogóle walczyć, to ładuje grę. To spróbujmy najpierw my. Web. Udało się, przeszło. To jest jedyny pomysł, jak mogę w ogóle tą bitwę wygrać. Trzymać go w tym webie i spróbować go zagryźć wilkami, ale to będzie bardzo trudne. On ma mnóstwo zdrowia i defense bardzo duży i atak olbrzymi. A jak wyjdzie mi z tej sieci, to ma teleporting, może się na dowolne polu walki przenieść, nam kogoś tłuc i podejrzewam, że zacznie nam od razu tych szamanów w jednym ataku. Czyli tak, on ma teraz status web, czyli musi się z niej wyplątać, żeby w ogóle móc coś robić, i web on flying, czyli to, że już nie polatasz. Na ten status muszę zwracać uwagę, jak mu to zejdzie, to trzeba rzucać kolejny web, żeby go trzymać w tym miejscu. A tymczasem musimy zacząć przerzedzać te... Mają dwa ruchu chyba, to tu nas nie powinni dziabnąć. Aureus, jako że łeb siadł, to może strzelać po prostu do tych... Przerzedzać ich.
Oni nam mogą spuścić duży łomot, ta fantomowa ekipa. No i dobra, i co się stało z Jinem? Jin stracił łeb, czyli on teraz będzie miał turę, jeżeli mu nie założymy nowego łeba. Wilcy go jeszcze nie dopadną, więc spróbujemy. Najpierw ja. Znowu siadło. Bardzo dobrze. I tak. Tak. I tak. To jest straszne, co tu się dzieje. Czyli mamy takie akcje. Ty się cofniesz troszkę i rypiesz w tą. Warriors w ogóle nie mają armor, czyli to co wyrzucę jako hits, to są hits. Dlatego to są takie szklane szturmowcy, ale z drugiej strony mają ten illusion, więc jakby armor przeciwnika też się nie liczy. Proszę. Możemy się chyba trochę w tą stronę przesuwać. Boję się, że te wilki nie dadzą rady go zagryźć, albo zginą na przykład wszystkie. Jak zginą, to nie szkodzi. Mam wilków tam jeszcze trochę w zapasie. Tylko żeby go zagryzły. Dobra. Jak tam u ciebie, kolego? O, chyba się nie wyplątał z sieci. Tak, ma dalej łeb. On robi resist roll co turę chyba, żeby się wyplątać, jeżeli dobrze pamiętam. Jest tu napisane. Minus 3 resistance. Tak, czy jak nie zda testu, to jest immobilized. Bardzo dobrze. Widać nawet dwie strzałki w dół, że ma dwa debuffy. Okej, okay, no to wygląda obiecująco. Szamani jeszcze mają dwa strzały, czyli tak, tu. Wilcy. Było tak źle. Jeden wilk, a on 8 zdrówka w plecy. To są wszystko elitarne wilki? Tak. Może się to uda? Tak jest. Tak jest i wszystkie trzy wilki przeżyły. Bardzo ładnie. To dobre RNG. Teraz z tym fantomistem się trzeba trochę zacząć przejmować, bo on nas tutaj dość mocno może scharatać. Teraz, że jest szybszy. Jeszcze ma dużo tych szabli. Obrazek taki nie za fajny, mi się bardziej podobał dużo w oryginalnym. Ten beast wygląda jak beast, a ten to wygląda jak jakiś taki typ po prostu, co się gdzieś zgubił. Źle to wyszło. Będzie mógł chyba podejść i nam walnąć tutaj. Wszystko. Bardzo dzielna obrona labardierów. Prawie jeden został? Tak, jeden został na połowie zdrowia na dodatek. Ale pokonał Bista. Bardzo ładnie. Czyli chyba się to powinno udać bez strat przejść. Szaman ma jeszcze jeden strzał. To weź w tych. Przeżyć ich. I teraz trzeba by ich jakoś spróbować zabić. Jak podejdą oni do nas lepiej. A, to jest mój najzdrowszy wilk chyba. Dużo szczęścia miałem w tej bitwie, bo a dwa rzucone łeby, nie dość, że oba weszły, przez Counter Magic przeszły, a dwa, że ten drugi trzymał dwie tury. Więc nie musiałem rzucać trzeciego. Bardzo dobre RNG. Dobra, szamani już nie mają strzałów. Mają tylko cztery. A wręcz są dość mizerni, więc nie będziemy się wygłupiać. Aureus jeszcze może strzelać. Pięknie. Jeszcze dwa fajne. Zamiast jeden. Kuba.
Oj, prawie. Change terrain. Bardziej liczyłem na transmute. Magia natury ma takie właśnie czary w stylu terraformingowych. One nie są jakieś bardzo potężne czy coś, ale bardzo miło się nimi gra, dlatego Nature playthrough jest bardzo fajny, bo można sobie tam góry równać z ziemią, robić piękne polany z jakichś bagien, a właśnie z surowców dziadowskich robić surowce fajne. Mi się trafił ten czar, widzę część terenu, który potrafi zmieniać rzeźbę terenu, ale jest jeszcze drugi, jego kolega bliźniak, który właśnie tymi minerałami się zajmuje. Ja cały czas bym chciał tego minerała, żeby zmienić sobie to srebro w mitryl i zacząć tam produkować wojsko, które będzie w mitrylowy sprzęt wyposażone. No ale okej, część teren nie pogardzę. Nie będę miał za bardzo many, żeby się nim bawić, bo to nie są tanie, tanie akcje. Zapomniałem włączyć tego stoplera, dobra, leci. Co oprócz tego? 60 many stracone na te czary, cośmy rzucali. 260 kasy. I exp po prostu. I możecie chyba wracać. Chciałbym jeszcze zobaczyć, co tu jest, ale jak zobaczę, co tu jest, to mi się pojawi coś kolejnego. Nie, wracamy. Przyślemy na przyszpiegi, tam jakiegoś właśnie ducha wyślemy albo coś. Dobra, co tu się dzieje? Ta droga jest skończona, bardzo ładna. Swoją drogą widać już jest Road Networking 3 naturę. Dzięki temu, że podłączyłem drogę, oprócz transportowej funkcji generują według tych skomplikowanych obliczeń przygód z handlu. Następna droga będzie tu. Co ciekawe, w tej oryginalnej grze z 1994 roku również robotnikom można było określić całe plany na budowę autostrad i budowali je bardzo ładnie, automatycznie. Więc no, Master of Magic z 94 naprawdę dużo rzeczy miał dobrze zrobionych i takich bym nawet powiedział przełomowych. Tu jest to srebro, które bym chciał zamienić na mitryl. Change terrain możemy sobie od razu zobaczyć. Change terrain. 50, nie, tak, 50 many, dużo. Dużo. Mógłbym na przykład te bagna tu posuszać sobie. Ale teren nie jest najgorszy. Te pustynie można bym trochę też tutaj wyrugować, pozamieniać w polany. Miasta by wtedy rosły większe. Czy coś chcemy pomóc komuś? Tak średnio widzę. Tak, jak Beres zbuduje ten sumie samodzielnie. Aha, był ducha przyzwałem kolejnego, tak? 5 płacę za wyspę, a po jednym płacę za duchy. Dobrze. Awans, awans. Droga. Krakskol, jeszcze długo. Też bardziej bym chciał chyba wrócić w tej grze do mojej głównej strategii. Czemu w ogóle zrobiłem takiego wizarda? Pójść w tych bohaterów bardziej. Bo jeżeli nasza ekipa produkowana lokalnie wojsk nie daje sobie rady, to taki bohater mógłby sobie dać rady. Tylko żeby zrobić im sprzęt taki naprawdę, żeby byli nie do ruszenia, to jeszcze zdecydowanie nie mam many. Dlatego najpierw bym chciał tu ogarnąć te źródła. Jak będzie trzeba tego trochę też zlać, tutaj ukraść mu parę miast. Ja z miast generalnie całkiem niezłamane trzepię, bo widać to chyba tu. Tak, miasta mi generują prawie tyle many, co te dwie nody, czyli te wszystkie świątynie, kaplice, co buduję, będą generować jeszcze więcej, jak się te miasta ludzi i hobbitów rozbudują, bo gnole to, tak jak mówiłem, nic nie umieją zbudować mądrego. Awans, dobrze. Okej, to będzie...
będziemy to zaraz badać. Tu jeszcze był jeden temat, którego chyba nie dopilnowałem. To miasto miało duży, tak, duży unrest. Tu można dać kogoś, żeby pilnował, na przykład podzielić tą armię Bjorna. Ale żeby to miało sens, to musiałby dostać dwóch. Tak, to jest chyba dobry pomysł, żeby przesunąć tam takiego Spearmana na przykład. Albo dwóch. Jak tu za unrest wygląda, nie wiemy. A tu za unrest może być, to miasto w zasadzie już nic nie robi oprócz generowania pieniędzy. Co zresztą bardzo dobrze mu idzie. Tak, puścimy jednego i zobaczymy, co się stanie. No, wrócam raz z problemem, to go wrócimy na następnej turze. Niech sobie pilnuje. Biblioteka będzie na następnej turze, Sage's Guild, czyli taka biblioteka deluxe. Prawie powrót zaliczony. Myślę jeszcze co z tym wojskiem zrobić. Tutaj ten Sages, aha, dopiero się teraz zrobi, czyli jeszcze alchemist trochę potrwa, żeby procarzy z magiczną bronią zrobić. Niestety będę musiał obejść tym, co mam na tego czerwonego. Jest dobrze. Tak, tutaj tak sobie poprzysiągłem. Jedziemy bezpośrednio w Alchemist Guild, 9 tur. Dobrze, jak się robi. Tutaj był jakiś plan, to jest to duże miasto, które ma unrest. To może... Tak, może róbmy templa po prostu. Templ uspokaja kolejnego rebela jednego. Dodaje 2 power. Zróbmy. 4 rebeli dużo. No i kolejna akcja. No właśnie jest latający spellcaster i tak samo się musiałbym z nim bawić w łeb i mieć nadzieję, że go przytrzyma na tyle, że wilki podjadą. I Frit jest słabszy zawodnik niż Jean. Ma dużo mniej ataku i defense też ma troszkę mniejszy. I nie rzuca Hunter Magic. No i gargoyle też latające jednostki. No moje wilki by się na nie tak smutnym wzrokiem patrzyły. Ale to obejdziemy jakby bohaterami. Mamy w planach robić im sprzęt, który do latania. Jakieś amulety, nie amulety. A wy wracacie, chłopaki. Unrest jeszcze nie ma, to nie jest wystarczająco duże. Unrest można zmniejszać podatkami. Ale dość grubo nas to kosztuje. Z 73 na minus 2 naturę, więc to nie jest na razie. Można też podwyższać podatki, zwiększać unrest, dobić więcej kasy, ale się więcej pojawia w miastach. To jest globalne ustawienie, nie można tak w jakichś niektórych cywilizacjach tego ustawiać dla każdego miasta osobno. Chociaż nie pamiętam, czy w cywilizacjach się ustawiało podatki dla każdego miasta osobno, chyba też były globalne. To jest tam mała pipidóweczka. Żeby mi się to nie myliło, to zmienimy nazwę na przykład na Wioska Froda. Wszyscy będą wiedzieć, że to to miejsce. Wioska, która jest ma w okolicy dwóch Demon Lordów i... O, i to też jest nie za fajna akcja. Znowu Jean. I tym razem ma jeszcze wsparcie. 240 many, mało. Można by je ewentualnie kupić troszkę. Dobra. Czyli co, jedną halabardę bym mógł... Chociaż, zobaczmy najpierw co on tam ma, bo ja tu robię takie plany, a nawet nie wiem na co tam mogę liczyć. W sumie
zwykli slinger ze zwykłą bronią, niestety. Tak, normal weapon. O, elegancko. Siurowiec skończył robić to, co miał robić i w zasadzie już nie ma co robić, więc będzie również produkował pieniądze. A że ma dużo produkcji, będzie produkował dużo pieniędzy, proszę bardzo. Stówka natury. Czy ja mogę, biorąc od ciebie, pożyczyć jakiegoś zakapiora? Ten szaman, którego mamy, jest weteran i ten, którego Bjorn szkoli, też jest weteran, czyli tu bez różnicy. Proce, które nie mają Magic Weapons, niestety nam nie pomogą za dużo. Więc Bjorn, weź tą procę, wyślij tu. Szaman na przykład z mitrylową bronią nic mu nie doda do strzałów, bo on nie korzysta z broni, żeby strzelać, ale dostanie armor dodatkowy, bo wyposażone w mitryl jednostki mają plus jeden armor wszystkie, co jest bardzo, bardzo dużym plusem. Dobra, czyli chyba nic stąd nie zabieramy. Co tu jest? Srebro znowu. Takiego mitrylu goło leżącego to jeszcze nie widziałem. No, taka biedna się wylosowała, szczególnie to miejsce, z którego startujemy. To co? Sprawdzamy, czy ktoś tu mieszka. Nie! I to jest taka dyszka, mieć, a nie mieć. No to cyk. Nie może mieć pretensji, że mu łażę przy granicach, bo przecież już nikogo nie ma. Zobaczymy, czy to będzie chciał skontrolować. To co? Następny spiryt. Trzynastka, która też jest jakby poza granicami. To jest spear, czyli to jest tylko i wyłącznie pilnowanie unrestu w miastach. Czekajcie, skończę tą drogę, to będzie dużo łatwiej się poruszać. A jeszcze jako, że mam niebieskie książki, to jest szansa, że będę mógł znaleźć albo wynaleźć czar Enchant Road. Te drogi będzie można poprawić, że to będą prawdziwe autostrady już. Nie będę przyspieszał tych budynków, bo to nie jest krytyczne. Ja chyba wolę zrobić tak, żeby zamienić trochę tej kasy na manę i zacząć robić ten sprzęt. Zobaczmy, jak ten sprzęt, o jakich my kosztach mówimy po tych moich zniżkach. Na początek wersja biedna. Czy jakbym zrobił jakiś amulet, można mieć flight na wersji biednej, czyli co, miałby na przykład plus 2 atak, plus 2 armor, plus 1 movement i flight. 212 po taniości. I to chyba zrobimy w takim razie. A dla porównania, jakbyśmy wersję Create Artifact zrobili, to mamy dużo większe opcje. Na przykład plus 4 atak, plus 4 armor. Jeszcze mana mogłaby być z tego, albo movement. Flight, no to już dużo większe wydatki. Chociaż bez tych moich zniżek to byłoby tam pewnie 1500 czy coś w tym stylu. Więc nie ma co płakać. Takie itemy będę robił, ale muszę mieć przychód many większy niż mam. Więc na tą chwilę zrobimy chyba taką biedną wersję. Bo ona jest i tak całkiem spoko. Czyli tak, chcemy plus 2 atak, plus 2 armor, plus 1 movement. Bo resist, można 4 tylko założyć rzeczy. I flight. Tak, nazwiemy to jakoś ładnie. Co by tu najbardziej jako coś z lotem się kojarzyło? Myślę, że... O, ja się znam na różnych tam dzikich zwierzach. Miałem piątkę z biologii w szkole. Moim zdaniem to jest... To jest drozd. No przecież każdy widzi, że to jest drozd, więc nasz item się będzie nazywał dziarski drozd. Może nawet zrobię więcej niż jedną sztukę, ale zobaczymy. Czyli tak, 2 atak, 2 armor, 1 movement plus flight. Confirm, robimy dziarskiego drozda. I przy okazji, żeby nie zapomnieć, później dokonamy jakiejś pomniejszej alchemii. Zrobimy na przykład tak 200 na początek golda. 100 many. Przełącznik jest 2 do 1 i można jechać w dwie strony.
Czy mogę zamienić manę na złoto, albo złoto na manę? Proszę bardzo, transmiot, cyk. Jak się jest alchemikiem z zawodu i ma się taki trade, to nie ma strat. Jeden do jednego się wtedy wymienia. Co byście tu zdjęli? Tu nie ma Unrestu, ale jak tylko to hołota stąd wyjdzie, to się Unrest zacznie. Tu nie ma niestety żadnych minerałów, żeby nam pomogły budować jednostki. Miners bym nawet nie zrobił, żeby produkcję ruszyć, ale jedziemy z Research i z Power. Czyli tak, to jest mała mieścinka też. Coś mi się tam nie sklikło. Szkodzi się. Jakby Bjornowi dać ten amulet do latania, to mógłby spróbować tu podbić. Ile on ma ruchu, ten nasz Bjorn? W ogóle chętnie mu jakieś zadanie dał, bo on tak siedzi tylko i szkoli tych... W sumie już tylko tych szamanów i tych wilków. Ile ty masz movement? 6. Z tym amuletem będziesz miał 7. To jest zdecydowanie szybszy niż nasze wilki. By dopaść dwie tury, podejrzewam takiego, a tylko że nie wiem, czy ona czaska takiemu. On nawet nie ma rezista 100%, jeszcze trzeba będzie mu zrobić zbroję z rezistem. Kiedyś. Aha, w meczu tu jeszcze, po tym jak zagrabieniu tej nody można by dokonać pewnych korekt. Można by zrobić tak, trochę zjechać ze skilla. Tak, dyszki. Skill 62 i rośnie. Research zostawić, tak jest. I tak, i manę, żeby jej więcej zbierać. Może zostawmy to tak. 22 many, bardzo ładnie. To są dzidy. Dobra, macie 2%, ale nadal z tego nic mądrego nie ma. Trochę pokrętnie, ale te dzidy zostaną tu, żeby tego Unresta pilnować. A zamiast nich wyślimy szamanów do Bjorna, niech się szkolą. Wszystko chyba. Nie wydaje kasy, na razie będziemy tą kasę trzymać na manę. Dobra, to co? Lecimy dalej. Nic tu nie potrzebujemy się zamieniać z tego miasta. Chociażby dwóch szamanów nosić na razie zamiast jednego, ale to bardzo dużo zależy od tego, co on ma w tej stolicy. Halabardy zazwyczaj nie zdążą dojść, bo wilki na przykład już zrobią robotę. Może tak zróbmy. Zostawmy jedną halabardę, a weźmy jednego szamana. On jest zupełnie niedoszkolony jeszcze. Ale jak będzie walczył, to się doszkoli po prostu. Co mam będę mówił? Trzech Fire Giants. No to jest robota dla bohatera jednego, bo Fire Giants z tym atakiem głazami, co rzuca. Bardzo niebezpieczne dla właśnie jednostek, które mają wiele osób w składzie. Ale takiego pojedynczego bohatera jest taki głaz dużo mniej niebezpieczny. No i git. Zrobić drugą wyspę, jak rozpętamy wojnę, żeby Bjorn też mógł tu coś latać i dymić, bo on tu ma jakieś statki, będą łazić jakieś reinforcementy. Tak więc trzeba będzie drugi Wandering Island zdecydowanie przyzwać. Na razie jakby się niespecjalnie rzucił, żeby odbijać tą nudę.
Zobaczymy, czy tą drugą też mi tak... Chyba nie zaśmiał. Tak, znowu horda latających rzeczy. Dobra, czy Bjorn teraz szkoli szamanów w zamian za tych szamanów, których mu oddał koledzy? Czyli co, to by trzeba wysłać... No taki sobie ten skład jest. Tutaj na razie nic nie dorobimy, bo zależy mi na tej gildii jak najszybciej, żeby ją zrobić. I wtedy zacząć produkować jednostki. A nie odwrotnie. Population boom. Nie wiem co to jest za... To jest chyba to ze srebrem miasto, tak? Tak, ja chcę doinwestować population boom. Tak, 250 gold oczywiście. Na jakieś imprezy, tak? I wtedy się chyba roznosi ten population boom też na inne miasto. Tak, czyli mamy population boom u hobbitów i w Yorkbury. Yorkbury to jest to na dole chyba. Tak, tak wiem. Że chodzę blisko twoich granic, robię to absolutnie celowo. Earthlore mogę mu sprzedać, bardzo chcę. To jest czar kompletnie useless dla AI, bo on odkrywa mapę. Więc jak będzie go chciał rzucać, to będzie sobie marnował manę, żeby odkrywać mapę. A ja mogę coś od niego tu wyhachmęcić za to. On to wycenia na 870. Fire Giant bym brał, powiem szczerze. Sprites trochę drogo chcę za Sprites. Crack Skull chcę tanio, a ja już kończę wynajdywać, więc bez sensu. Fajnie jakby miał Transmute. Interwalking. Nie wiem jak Transmute wygląda na ikonce niestety. Ale to nie jest Transmute. Zobaczmy Pathfinding. Nie ma Transmute. Bardzo drogie te czary wycenia. Flameblade bym też na przykład wziął, ale za dużo chcę za to. No chyba weźmiemy w takim razie... Prędzej tego Fire Giant, jakbym miał dopłacać. Warburst to na tym etapie już nie za bardzo. Tak samo Fire Elemental. Samanę samą nie kupię, bo moje za mało. No, tak źle i tak niedobrze. To są słabe niedźwiedzie, trochę żal. Waterwalking chyba nie będziemy używać, bo raczej widzę, że będziemy latać na tych wyspach. Wall of Fire bez sensu. Web mu bardzo nie chcę dać, szczególnie, że zaraz się mam plan z nim bić. No chyba tak to trzeba zrobić. Dostanę jakiś tam summon, który mnie nie za bardzo interesuje, ale on dostanie useless, a ja trochę dostanę many. Bo te itemy, które on ma, to jakieś takie pożar się Boże są. No, dziadostwo straszne. O, jaki zadowolony teraz. Czego zdenerwować? Oni się zawsze denerwują, jak im się jakieś te proponuje układy. O, nie chciał trade treaty już. Dobra, jest Crack Skull, którego nie będziemy rzucać bez za drogi. Proszę bardzo, mamy Drozda. Drozda dostanie Bjorn. Bo on atakuje tylko wręcz. Aureus, ty możesz dostać to dziadostwo. Artefakty można, tak w oryginale, rozbijać na kawałki i sobie odzyskiwać z nich manę, więc mamy, jeżeli mamy jakieś takie bidne jak ten, to możemy go rozczaskać, dostać 175 manę z powrotem i tą manę wydać i zrobić samemu coś lepszego, szczególnie jak się ma takie zniżki jak ten. Research. Firebolt mogłem kupić od tamtego typa. Summoning Circle by się przydał, bo to jest ważne, żeby go móc przestawiać i jest dość szybko z tym researchem, który mam nawet do zrobienia. World of Recall w drugiej kolejności, bo to są czary, które świetnie gadają ze sobą. Laska Froda coś tam zdziałała.
To niech działa. Biblioteka i świątynia, proszę cię. Chociaż przed świątynią można jeszcze sołmieć świątynia, o właśnie. Jak wy w ogóle rośniecie? O, was nie trafił ten population boom, nie. Was akurat nie trafił. Population boom nie jest chyba na zawsze, z tego co pamiętam, on tam znika po jakimś czasie. Tu był, tak? O mój Boże, 600 na turę. Czyli dwie tury, jeden chłopek przybywa. No to to jest dobra. I drugie to było chyba to. Tak, 500 na turę. Super, bo to są fajne miasta, duże. Będą zaraz jeszcze większe. Tylko Andres się będzie zwiększał, dlatego ten temple dobrze, że tu się kończy. To co, lecimy dalej go tam denerwować. A tutaj kształt kontynentów i zwiady. Dobra, inżynierowie skończyli kolejną nitkę. Zobaczmy, jak wygląda nasz zarobek. Road Network 9 income, proszę bardzo. Za drogę się nie płaci żadnego podatku ani nic i nie da się ich w żaden sposób też zniszczyć, więc raz wybudowana droga już jest na zawsze. Generuje nam bardzo ładny przychód. Budujemy kolejną nitkę. Tym razem myślę, że tu, a tu się zrobi taką odnogę strategiczną. A, wioska Froda niespecjalnie jest ważna, a z Psiurowca można już wojska dosyłać, więc... Tak, chcemy to zrobić. To co, robimy drugiego dziarskiego drozda. Flight. Zjarski drozd. Ale to jest tanie po prostu. Ma permanentny flight, bohater. Tyle bonusów i 200 tylko, no coś pięknego. Dobra. Myślę, dobrym pomysłem jest jakiś summon. Więcej bohaterów. Nie chcą nas przychodzić, mimo że mamy bardzo dużo fejmu. To nie kwapią się do nas. To co, sprawdzamy tu najpierw, tak? Czy ktoś tu mieszka? Nie! No to szt. Oj, to mi się już nie podoba. 4 Fire Gianty. Ojej, oj. Ważniejsze jest to, co ma w stolicy. 4 Fire Gianty, podejrzewam, to jest 2 halabardy i 2 szamanów dead w pierwszej turze. O, jeszcze sprites i jeszcze cockatrices, czyli nasze kurczaki. Na takie to wiedźmin polował. Tak, nie pamiętam polskiej nazwy, Cockatrice. Jakiś kuroliszek czy coś w tym stylu, to chyba o to chodzi. Generalnie chodzi o to, że jest to przerośnięta kura, która potrafi zamienić w kamień i trzeba jej dać w łeb jakimś wiedźmińskim mieczem i wtedy zamienia trochę mniej. To redukujemy do dyszki, to redukujemy do dyszki. Tak, mana idzie jak tralala. I trzeba będzie się zastanowić nad kolejnym bohaterem, albo nawet championem. Mamy tylko 2, to jest trochę bida. Jakbym mógł tam wjechać tak, żeby można to obczaić, co on tam trzyma. Stąd będę mógł. Tak, będę mógł. Raz, dwa i trzy to jest to pole. Dobra, czyli tu wjeżdżamy. Tutaj kto tu zaawansował? Żyw, ja nawet nie wiem, czy inżynierowie lepiej budują drogę, jak awansują. Chyba to nie ma znaczenia. Dobra, tutaj. Marketplace. 5 tur oszczędzone za 60. Oczywiście, że płacimy. A wioska Froda niech sobie już sama buduje.
O, Jezuś, to jest to, na co tak narzekałem ciągle, że w ogóle do nas nie przychodzą żadni najemnicy za chlebem. W końcu ktoś przyszedł ze 180, dwie jednostki Barbarian Bowmen. Elita. Tak, nic mądrego o nich nie powiem, ale przydadzą mi się do Andres, żeby... O, jeszcze ten przyszedł, coś się tak obudzili nagle. Co ty mi chcesz sprzedać? To jest Mist Item. Dobry dla jakiegoś spellcastera. Ile chcesz za to? 2,5 koła? Nie, no nie dam ci całych pieniędzy, szczególnie, że nie mam jakichś spellcasterów wybitnych. Ale przyjdź ponownie z czymś innym, bo w końcu coś zaczęło do nas przychodzić. I to w jednej turze... W jednej turze jeszcze na dodatek... obu. I najemnicy, i... i pan kupiec. Handlarzyna. Farmer's Market, Shrine, Library, Sawmill. Jak już to kiedyś zbudujecie, to wrócimy do was. Nie ma jedzenia, trzeba jedzenie skądś zrobić. Partenon. Partenon to jest trzeci poziom kapliczki, czyli jest świątynia, przepraszam, kapliczka, potem tempel, świątynia i Partenon. Plus 3 power. I kolejny rebel jakby mniej. Kuszący temat, ale tu trzeba troszkę jeszcze z produkcją ruszyć, na przykład zrobić tych foresterów. Animist Guild to jest też fajna sprawa. Każdy farmer produkuje plus 1 jedzenia, czyli jakby miasto, które to postawi, się tak jak hobici zachowuje, jeżeli chodzi o produkcję żarcia i zmniejsza unrest. To jest bardzo dobry pomysł. Potrzebujemy i jedzenia, i zmniejszyć unrest, więc tak zrobimy. Population boom tutaj dalej trwa. O, tu jest napisane ile tur? A jest, jakaś klepsydra, jeden? A w sumie nie zwróciłem uwagi nigdy na to. Czyli jeszcze jedną turę będzie trwał ten nasz cud gospodarczy? Może tak być. Teraz sobie to sprawdzimy, bo to było też u... Tu. Tu pokazuje 5 tur? Może. Dobra, tu mieliśmy robić rozpoznanie cheatem. Podjechać, zobaczyć co tu ma. Ma Maleusa. I to widzę takiego na poziomie. Ma 16 range do ataku, ten jego Maleus. Arcane Power, porządny zawodnik to jest. Jakieś bidy. Dwa Fire Giant to trochę lepiej niż 4 i Slingers, ale tylko jeden, dwa oddziały. I nie są doświadczone, co jest bardzo ważne, bo on jest Warlordem. Jakby miał ultra elitarnych tych Slingerów, to byśmy nie mieli co tam szukać w ogóle. Jest to kuszący temat, żeby go tu klopnąć, ale nie wiem czy się uda. Grałem w sumie. Zobaczmy co można jeszcze z nim zagadać przed tym jak go wygonimy, albo przynajmniej spróbujemy. Tu dyplomacja. Aha, nie chce w ogóle gadać ze mną, świetnie. To jak nie chce ze mną gadać, to nie muszę mu wojny wypowiadać. No, tak, przewidywania co do bitwy nie za dobre. O, bo dostaniemy to, jego wieża nas rozwali, niestety. Ale przetestować można. Dobra, wieża ma dwa strzały. Wrócę, idą w ruch. Giant, jeszcze jeden będzie. Prawie nie już wyszły. Faktycznie chyba tu nie mam co szukać, ale przynajmniej on nie ma counter magic, to nie ma niebieskich książek za bardzo. Jest tu parę opcji. Ty masz mi się pojeździł rezista? Nie tak wcale dużo. Jakbyśmy ci tak Confusion zapodali, co ty na to? Piętnaście Confusion. Ci mają rezist 9, czyli wyższy niż ten Fire Giant. Taki skonfudowany Fire Giant to byłaby całkiem niezła gratka. Nie, nie wsiadł.
komfort. Nie, wsiadł, super, dobra. Czyli teraz w każdej turze będzie maszyna losująca decydowała, co się będzie działo z tym panem. Nie są ci slingers. Nie mają jakichś cheaterskich... Nie mają żadnych cheaterskich. Po prostu strzelamy do was. Niestety za murami mają dodatkowy armor, więc chyba... lepiej strzelać w tych przed murami. Piury się przyruszają, czyli gdzieś tu. Te halabardy w zasadzie nie mają co szukać, bo one i tak zginą pewnie zaraz. Ta wieża na szczęście nas strzela automatycznie w losowe cele, więc to nie jest tak, że ona się może tam jakoś uwziąć na nas. Cały czas confused. Kto jest swordsman? Jakiś taki bidny. To ich można po prostu zjeść. Pragnę zauważyć, że ten skonfudowany kolega zamiast rzucać w nas jakimiś kamieniami, to bez sensu gdzieś tam poszedł. Jak mu się porąbia w głowie wystarczająco dobrze, to nawet możemy mieć nad nim kontrolę i wtedy będziemy rzucać kamieniami. Czy ty jeszcze możesz coś pomóc za 12? Możesz. Możesz Phantom Warriors albo nawet Web. Web chyba mi się bardziej podoba. Ten już się wyrzucał, oni mają tylko po dwa te kamienie. Tak, łapniemy Maleusa. On dość mocny ma ten strzał. No i co? I te halabardy biedne cofniemy, żeby od slingerów tak nie dostawały. Mamy jeszcze tych szamanów nieszczęsnych. No wsio. Ci mogą też tak do przodu podejść. Dobra, zobaczmy, co tu się złego stanie. Dobra. To, że on się ruszył i zaatakował, to nie znaczy, że Confusion zszedł. Confusion cały czas siedzi, tylko co turę on albo ma normalną swoją turę, albo się rusza w losowych kierunkach, albo nic nie robi kompletnie, albo mamy kontrolę nad nim. Jest chyba równoprocentowo szansa na każdą z tych efektów. Teraz po prostu mu się udało ruszyć. Co tam u ciebie, Maleusiu? Wyplątał się z łeba. Dobrze, skoro wyplątałeś się z łeba, to... masz tu kolejnego. Wilki sobie nawet widzę tu dobrze radzą. Szamani jeszcze mają jakieś resztki strzałów. Ten będzie już szarżował, bo on nie ma już więcej kamieni. Zresztą ten też. Bez szans. Cieszę się, że te hobitki nie są jakieś doświadczone bardzo, bo jakby to była ultra elita, to by nie mieli tu w ogóle podejścia. Ktoś jest warlordem, to jego jednostki nigdy nie są rekrutami. Oni startują jako regularzy i zamiast do elity idą do ultra elity. Więc i to dotyczy też bohaterów. Też to jeden level jakby zawsze do przodu. To jest dość duży deal. Strzelamy się. Elegancko, za dwa. On nie ma dużo hit pointów. On jest, jak tylko dojadę z bliska, chyba jakiś itemem, bo ma strasznie dużo. Nie ma nawet nic z itemem, ma jakieś tak. Ma tu jakiś armor bonus, range, tak jakąś różdżkę ma, czy inną koszulę, bo ma tu za dużo rzeczy. Szczególnie ten ranged. Chociaż ranged to ma z tego, że ma arcane power.
Halabardy, niech se stoją tak z tyłu bez sensu. Mam jeszcze jakiegoś psa. Spróbuj te proce. Wsią. Zauważyć, że wilki tutaj odparły atak tego typa. O, i przejęliśmy kontrolę nad... Confusion losował, że takie rzeczy się dzieją teraz. My nie możemy... Niestety on już wyrzucił oba kamienie. Tak, wyrzucił? Tak, 0 na 2 amo, ale... Nadal może koledze walnąć temu. Dali sobie po razie i niewiele z tego wyszło. Okej. Okay. Jak tam nasz łeb? Łeb zszedł, więc trzeba go ponowić. Wydaje manę jak szalony. Warto. Trzeba to jak najszybciej skończyć, zanim nas ta wieża nie zatłucze, bo ona niestety tłucze. To co? Mamy niestety żadnych jednostek, które umieją... mocno tłuc bramę, ale i tak jakoś się tu łamiemy. O, wyściągacie ogień. Aha, jeszcze mamy szamanów, którzy mają chyba jeszcze postrzale? Nie, nie mają. Czy w zasadzie już mogą iść do domu? A, nie możemy. Nie, mają jeszcze postrzale, przepraszam. Tylko nie ma do czego za bardzo strzelać. Przez mury to im nie za dużo zrobię. Tak, nie za dużo, to było dobre określenie. Aha, zdispelował, ale Maleus, który i tak nie miał. Więc jakby jestem na tak. Dobra, zginęli nam... W zasadzie to już wszyscy. Ale mamy nadal kontrolę nad tym. Nad gigantem. Jeśli się to udało w tej turze skończyć, to nie musielibyśmy się już z nim bić, bo ja go nie mam za bardzo z czym zabić. Slingers. Może od Aureusia zaczniemy. Ale champion. Zatłuk. Aureus kontra Maleus. Jest to nasze. Teraz trzeba spróbować rozjechać te hobitki. Jak się to uda, to kończymy walkę, bo on się traktuje jako nasz, więc jakby nie ma jednostek przeciwnika i wygrywamy. Znaczy wilki wygrały temat. A myśmy stracili obie halabardy i szamana jednego, drugi przeżył. Jest nie najgorzej. Generalnie z halabard już nie bardzo będę chyba stosował tutaj, bo za bardzo łomot dostają. Dobra, odziedziczyliśmy miasto, które ma nawet 6, czyli nic ciekawego, i 23 populacji, 15 budynków, 8 fame. Zajmujemy to, nara, kolego. Gorzej jak ci nam tu wejdą teraz od razu. Chociaż jak jesteśmy za murami, to rzucanie kamieniami nie jest już takie groźne, bo jesteśmy wszyscy strasznie poranieni. Widzę, że nawet tutaj to miasto nie jest gorsze. Slingers. Trzy tury, niewiele nam to pomaga. No kurde, 13 aż jest tych robotników. Szaman przeżył, czy będziemy się leczyć troszkę szybciej? Tak, będziemy się leczyć troszkę szybciej. Anioły są takie najgorsze, archanioły, to jest dopiero banda.
O, Death Knights to jest też banda. Niefajne miejsce. Dobra, tak się odgrażałem, że zrobimy ten... drugą wyspę, żeby ten pomagał i tak nie zrobiłem drugiej wyspy, bo za szybko zaatakowałem stolicę. Ale spoko. Dobra, czyli tak, jakbyśmy się tak... Ty w następnej turze będziesz miał... Aha, to dlatego, ty już masz ten artefakt. Ty już byś mógł nawet lecieć sam przez morze. Ale bardziej wolę tutaj posadzić kolejnego ducha. To trzeba jakoś reinforcować, tylko nie mam jak. Nie mam ani statku, ani możliwości was przesłania, ani rzucenia tej wyspy, bo się kończy artefakt. No trochę się pospieszyłem, ale zostawmy to tak jest, bo jest śmiesznie. Jedzenie nam się uwolniło, ale to głównie dlatego, żeśmy jednostki potracili. Więc można coś dorobić. Lombardy już będą dobrze, żeby te miasto obsadzać, bo są w miarę tanie, a nie są takimi szmaciarzami jak Spearman. Tak więc zrobimy dwa razy halabardę i... Chemist Grip na stanie turze. Dobra, to tu się zrobi nowy... Armię nowego wzoru się będzie budować tutaj, wyposażoną już w magiczną broń przynajmniej z tej gildii. Bardzo bym jeszcze chciał więcej tych szamanów, ale... Co z tymi Bowmen nieszczęsnymi? Ja ich gdzieś, kurde, posiałem. Tak, oni siedzą w stolicy, nie wiem. Świetnie, doskonale. Trzeba by ich przesunąć. Tak, trzeba by ich przesunąć. Nic mądrego do przyspieszenia, okej. Zobaczymy, co te neutralne, pozbawione do przywództwa jednostki będą teraz chciały zrobić. Tu jest dużo na część teren, widzę. Akcji, jakieś bagna do wyplenienia. Kiedyś się tym zajmiemy. Tak, tak, wiem, że tak było. Ale jak ty do mnie to możesz mówić, skoro ja cię wygnałem? Jest drugi dzięcioł, czy drost. Czyli obaj możecie latać i macie te wszystkie dopałki. Teraz by trzeba robić jakiś armor dla nich. Ale najpierw chyba chcę zrobić tą wyspę. Zaraz się tym zajmiemy. Siurowiec zrobił tych dwóch, te dwie halabardy zrobił. Dobrze, dobrze. Dobra, na razie to zostawmy. Tak jest. Froda się population boom nie skończył. 4 tury jeszcze. Tak, czyli to jest licznik tur. No, dobrze wiedzieć, że to tak działa. I co? I tutaj zaczynamy budować slingers. Drogo się robią. Przydałoby się to przyspieszyć jakoś, ale nie mamy czasu przyspieszać. Wiem, że to brzmi głupio. To dużo tu robicie jedzenia. Wykarmicie mi tu cały kontynent. Dobra. Będziemy sobie tu na razie grzecznie siedzieć w piątkę. Summoning Circle jest nadal tu. Nie bardzo go mam. Chociaż. A, ja go jeszcze nie skończyłem. Dobra. Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Czyli Wandering Isle. Cyk. I potem Magic Spirit kolejny, żeby spróbować przejąć tą nodę też. Wy tu siedzicie dzielnie. Zwiady porobione, to możemy jakoś sobie tutaj odkrywać nowe miejsca. Bowman. Was zabierze zaraz ta Wandering Island, podejrzewam. Dobra, co nas napadło? Napadły nas w zasadzie banda szmaciarzy.
Tak, bez wsparcia czarów to nie za wiele nam pomogą. Znaczy nie pomogą, poradzą. Nasi się trochę podleczyli. Spear, sword, spear, spear, spear. Szamans. Dobra. A w zasadzie to nie chcę, to nas, pod nas podchodzą. Później jakiś confusion można im tu zasiać, albo może już. Nie wiem, czy jest komu confusion rzucić, ale spróbujemy. Resist, resist. Wy macie dyszkę, to za dużo. 9, 9, 6. Hellhounds chyba najlepiej. Tak, usiadło, bardzo ładnie. Dziękuję, Aureuszku. Wyborny confusion. No i wy siedzicie tutaj. Tak, tym się już coś pomyliło. Teraz trzeba troszkę to przemeblować, bo odsunąć ich od... Aureus też może strzelać. O, no nie był to wyborny strzał. Oj, ale to są... Oj, oj, to są elity. Dobra, może nie być tak wesoło, jak myślałem. Też można odesłać gdzieś do tyłu, chyba znam tu. Jeszcze mamy w zanadrzu Phantom Warriors. Teraz jest plan ich użyć. Dobra. Spears. Jezus, ale ciężko to będzie rozbić. Aureusku, weź mi tu jeszcze za resztki swojej many jakichś fantomów fajnych. Ogarnij. Wszystko. No, nie wiem, czy my to wygramy. Musiałbym się chyba sam za spelowanie wziąć. Jako ja. To nawet za bardzo nie ma co rzucać. Nie mają za dużo resisty, żeby ich jakiś konkurzyn śmieszny tam złapał. Krach z kol jest bardzo, bardzo drogi. Masz takie mocno sobie, ale okej. Okay. Bardzo ładnie. Nie da się ich ruszyć. Też nie za wiele tu pomoże. Będę pierwszy chyba się bronić, jak ten mur padnie. Człowiek się może przydać. A oni idą, bo... Aha, bo psiury się przekręciły. To jest szansa. Możemy jeszcze chwilę postrzelać. Nasi już nie mają strzałów, ale strzały ma nadal Aureus, który jeszcze ma ich całe 5. Ma te strzały zaskakująco dobre. O, 12 range to tak. Jestem pod wrażeniem. I czekamy, że oni tu będą wchodzić, nie wychodzimy. Ruszyłem się tymi psiurami, ale i tak bym nie dotarł do nikogo. Teraz dotrę. Zjemy tego szamana na przykład. Tak, został zjedzony. Aureusa chyba trzeba zamienić, niech on strzela. Zamkniemy dziurę tymi. Na razie dobrze. Ale jakbyśmy to wygrali jakimś cudem, to będzie duża expa.
wszystkich. Znowu psy. Doskonale. To było wyborne. Przynajmniej nie jest elita, to są weterani. To też są wszystko weterani. Elitę żeśmy przetrzebili. Weterani, jakby widać, sporą różnicę. Da się im klepnąć. Oreus, ty masz jeszcze? Ty nie masz już strzałów. I many też nie masz. Okej. Okay. Eldritch Weapon to jest częściowo recepta na to, co ja właśnie marudzę, że nie mam Magic Weapons, żeby atakować potwory z Magic Immunity, z Weapon Immunity. On daje enchant, czyli można atakować i na dodatek przeciwnicy zamiast się bronić na 30% standardowo, się bronią na 20%, więc i działa to dziadostwo też na strzelanie, czyli jak rzucę na szamanów, to też mają mocniejsze ataki. Nie jest głupi ten Eldritch Weapon, bardzo fajny buff. Dobra, chyba to mamy. Ta wolta psiurów pod koniec bitwy zrobiła dużo dobra. Tylko się bałem, że będziemy chcieli zaatakować w tej samej turze. No i to jest już bitwa chyba, którą będzie ciężko wygrać, bo jak oni mi zaczną rzucać kamieniami, to... Chociaż w sumie nie ma w kogo, tylko szamanów nam mogą zabić. Zawsze jeszcze jakiś szczęśliwy confusion może wyjść. Szczególnie, że ja mam pierwszą turę. Swordsman, oni mają po 7. To próbujemy. Podwójny confusion gambit. Pierwszy wsiadł. Jest i teraz mój. Okej, no to jest zawsze jakiś gamble, ten confusion. Trochę mam dodatkowego bonusu za to, że jestem za murami, ale nie wiem, czy szamani to przeżyją i tak, ten ostrzał od tych gigantów. Confusion bardzo ładny. Zdychają. Confusion, bardzo dobra pierwsza tura, podobało mi się to. Myślę, że trzeba spróbować jeszcze raz. Już trudno, manę sobie odkupimy potem, ale... Siad drugi, dobrze. Jest tu może do wygrania. Szamanna z przodu. Nie ma chyba co za 12. Fantomorius można co najwyżej. Eldritch 15 kosztuje. Łeb już niewiele pomoże. Stawmy tak jest, po prostu strzelaj. Podejdą bliżej, to ten Eldritch Weapon trzeba będzie znowu włączyć jakby. No i dobra, najważniejsze tu. Gdzieś. O, drugi się teraz przekręcił. Dobra, nie mają już ci dwaj chyba kamieni.
Tak, ten rzucał dwa razy. Ten rzucał dwa razy. I nasi szamani jeszcze jakoś stoją. Teraz tak, tutaj możemy... trochę powykrwawiać bez sensu. Aureus jakąś laurkę powinien dostać za te ataki range, które są takim trochę niedocenianym fragmentem. Ojej, oj, ale pióry dostały. To co? Eldritch był za 15, tak, czyli to ja muszę rzucić. Tam jeszcze mam jeszcze skilla, żeby rzucić. Zanim zaczniemy to rzucać, to jeszcze możemy zrobić tak. Mam dwa ruchy, czyli... Dobra, niech będzie tak jest chyba. Myślę, że ten jest całkiem zdrowy. Konfuzny w tej turze nie bardzo cokolwiek zrobił. Teraz zrobił. Tam tu wlezą w budynki, to populacja będzie ginąć. Trzeba ich tu jakoś wymordować. Na szczęście Eldritch widzę tu zrobił robotę. No, takie to powinno być fame tak 20 moim zdaniem za taką bitwę. I teraz tak, no... Jeden zdechł w bratobójczych walkach, a drugi jest mocno ranny. Nie chcę w niego strzelać, bo chcę, żeby on się na naszą stronę jeszcze jakoś przekręcił. Musimy strzelać w tych potałachów. Dobra, wsiądź. Przekręcił. Dobra, jak teraz skończymy tą bitwę, to jest nasza. A jest szansa, że ją skończymy, bo być może zabija wszystkich. Chyba nie. Czy dosięgniemy go kawalerią? Nie, jednego pola braknie, ale może go Aureus zdobić. Pięknie. Tylko jeden to jest jakaś kpina za taką bitwę. I kolejny stack, ale tym razem jakiś mały. Była kara za ten blitz. Pojechałem bez zabezpieczenia i prawie mi pogonili, ale wyszło pięknie. Aureus awansował na Lorda, nie pamiętam Lord. Po Lordzie jest chyba jeszcze Grand Lord? Champion? Czy nie pamiętam jak jest drabinka. Nie mają dużo, tak robili chyba 9. Ale chętnie sobie go obejrzę. Co on tu dostał? Jeden strzał więcej widzę ma. Ataku wręcz ma już bardzo dużo, bo ma Might. Kolejny poziom Legendary, czyli mam jeszcze więcej fejma dzięki niemu. Konkret zawodnik jest. Wandering Island. Teraz tak, ten Wandering Island musiał zabrać ekipę stąd. I tych Bowmen przy okazji. Podwiezie ich na miejsce. Zadać. To będzie ostatnia tura, bo widzę, że już jest ponad godzinka, to będzie można skończyć. Odcinek bardzo dramatyczny. Dużo się działo i jeszcze się będzie dziać w następnych. World of Recall sobie obiecywałem, że weźmiemy. Dobrze. Szaman przeżył, inżynier. Piotr też awansował na kapitana. Aż on jest nisko, muszę go do jakiejś bitwy rzucić, żeby... żeby się chłopak szkolił, bo na razie tak trochę się obija. Dobra, tu się tworzą Stingers tacy proper z magiczną bronią, bardzo dobrze. Ich też na tą wyspę zapakujemy, jak zdąży się wyszkolić przynajmniej jeden ten. Pójdziesz jako odsiecz. Tu jeszcze trzeba ogarnąć, bo tak, tu nam coś wlazło na to. Nie ma ducha i nie będzie ducha, bo on jak jest wygnany, to nie może czarów rzucać, czyli po prostu sobie pikinierem obstawił. Zła informacja, że w ogóle ma pikinierów, to jest strasznie dobry unit. Tutaj wlezie mi zaraz taka banda.
Ale spoko, dopóki duchy tu nie odbiją nam tego, to ja z tego parę jakby ciągnę nadal, więc mi to nic nie robi. Nic mi to nie ziembi. Więc raczej nie będziemy kupować. Dobra, kończymy to tutaj i w następnym odcinku dalej będzie nasza oblężona twierdza się tu bronić, bo tu już idą pikemen. Na nich nie będę miał za bardzo co zrobić z nimi. Tu jakaś horda, ale tych to powybijam jakoś. Slingers. Nikt tu nie ma jakiejś elity, ultra elity. Widzę, tu jest do ogarnięcia to. Zanim to będziemy reinforcowane mieli, to... mógłbym rzucić tutaj Summoning Circle i Recall robić, ale to niestety nie mam jeszcze Recalla, dopiero się znajduję. Dobra, dzięki za oglądanie i do następnego narka.